w Krakowie, tutaj w zawodach dużej rundy. W tej chwili, jeśli chodzi o ranking Kawaliady Tour, jest 10, ale to nie oznacza, że nie będzie się po raz 7 z rzędu liczył w walce o zwycięstwo. W każdym razie czekamy i oglądamy Jarosława Skrzyczyńskiego. Drugi w zeszłym roku tutaj w Krakowie za Wojciechem Wojciańcem. Myślę, że większość kibiców jeździectwa z dużym zaciekawieniem ogląda ten przejazd, bo jest to pierwszy występ Jarka na polskich arenach z koniem Chocoa Amicor. No na razie dość szczęśliwie. Dwa razy tam puknięte drągi na przeszkodzie trzeciej i czwartej, ale najważniejsze, że nie spadły. Na razie Chaco świetnie wchodzi w szereg.